Cześć, jestem Wojtek. Chciałbym zaprezentować, jak bardzo mało znany, ale jakże potężny algorytm Singular Value Decomposition, zaimplementowany w MATLABie jako SVD, można wykorzystać do systemu rozszerzonej rzeczywistości, czyli Augmented Reality. Wykorzystam w tym celu tablicę z markerami wizyjnymi. A zatem zaczynajmy. Związek pomiędzy pozycją punktu na płaszczyźnie, a jego pozycją na obrazie z kamery jest funkcją zdefiniowaną przez 9 parametrów. W celu wyznaczenia tych parametrów musimy zbudować układ składający się z przynajmniej 9 równań. Możemy to zrobić, znajdując 5 punktów charakterystycznych na obrazie. Każdy z tych punktów daje nam 2 równania. Niestety uzyskany układ jest układem jednorodnym, czyli po jego prawej stronie znajdują się same zera. Nie możemy go więc rozwiązać tak, jak rozwiązujemy typowe układy równań. Z pomocą przychodzi nam rozkład na wartości osobliwe, który w MATLABie zaimplementowany jest w postaci funkcji SVD. W ten sposób możemy szybko i łatwo zaimplementować system rozszerzonej rzeczywistości. Prawda, Wojciechu? Oczywiście, Wojciechu! No to zmykaj.